Jesteśmy w Poznaniu na Motor Show, gdzie Citroen po raz pierwszy na rynku polskim pokazuje model średniego samochodu dostawczego segmentu K1 o nowej nazwie Citroen Space Tourer. Wchodzimy w segment, w którym do tej pory Citroena nie było. Jesteśmy ekspertem, jeżeli chodzi o samochody dostawcze, dlatego Space Tourer jest modelem wyjątkowym. Samochód Citroen Space Tourer będzie występował na polskim rynku w trzech długościach, w długości 4,60, 4,95 i 5,30, co daje możliwość dopasowania tego samochodu do swoich potrzeb. Nowością jest wersja krótka 4,60, tak zwany XS. Jest to samochód dosyć mały, o wielkości średniego kompaktowego minivana, który może pomieścić, proszę sobie wyobrazić, aż 9 osób. Jest to auto zdecydowanie dedykowane do tego, żeby właśnie w mieście zmieścić się w każdą lukę. Posiada mnóstwo technologii, takie jak CarPlay. Jesteśmy chyba pionierem, jeżeli chodzi o tą technologię w samochodach dostawczych. Mamy również połączenie z Androidem. Ma tak zwany head-up display, czyli wszelkie informacje drogowe, prędkość jest wyświetlana przed kierowcą. Alarm zmęczenia kierowcy, czy też asystent hamowania, albo też bardzo wygodne i dogodne rozwiązanie, którego nie ma w innych samochodach tego typu, drzwi boczne otwierane skinieniem. To wszystko ma powodować, że Citroen Space Tourer ma być samochodem dla wielu grup zawodowych, dla różnych profesji, samochodem do pracy, do przewożenia osób. Nowa gama to też między innymi samochód konferencyjny, który może być skonfigurowany z fotelami obróconymi do siebie, ze stolikiem konferencyjnym, a zatem bardzo szeroka paleta możliwości dopasowania tego auta do własnych potrzeb. Space Tourer jest zbudowany od nowa, czyli to jest samochód, który jest zbudowany na platformie, która jest 100 kg lżejsza. To jest niezwykle ważne, być może 100 kg nie robi wrażenia w samochodach osobowych, natomiast w samochodach dostawczych jest to niezwykle ważne, dlatego że dzięki temu oszczędzamy paliwo. Dzięki temu możemy spalać mniej benzyny, truć mniej środowiska. Jest to dla nas bardzo ważne. Silnik, który został wyprodukowany w 300 tysiącach egzemplarzy, to najnowsze dziecko produkcji grupy PSA. Ten silnik proponowany jest w modelu C3, C4, C4 Cactus oraz C4 Picasso, dostępny w mocach 110 oraz 130 koni. Silnik PureTech jest zdecydowanie bardziej oszczędny, bardziej kompaktowy, chociażby ze względu na 3, a nie 4 cylindry. To, co stanowi główny atut tego silnika, jest przeszło 20% lżejszy, 18% oszczędniejszy od jednostek czterocylindrowych. To również rekordzista, chodzi o średnie spalanie, które udało się osiągnąć w zeszłym roku na torze w modelu 308 z wynikiem 2,85 litra średniego spalania. Linda Jackson, szef koncernu Citroen, zrobiła pewne przyrzeczenie odnośnie nowych modeli, a także strategii rozwoju marki. My jesteśmy w doskonałych nastrojach dzisiaj tutaj na tym stoisku, ponieważ udało nam się trudny okres przebudowy marki Citroen, a także całej grupy PSA osiągnąć 2 lata wcześniej niż planowaliśmy. Space Tourer. Widzicie Państwo tutaj doskonały model, który ma absolutną premierę w Polsce dzisiaj tutaj na targach. Dzięki Space Tourerowi otwieramy nową erę wprowadzania nowych produktów Citroena w najbliższych latach. Możemy śmiało stworzyć obietnicę, że wprowadzimy w każdym roku jeden nowy model, zupełnie nowy model Citroena. Citroen Creative Technology.